Związany z Platformą Obywatelską urzędnik z warszawskiej Pragi Północ jest podejrzany o wyłudzenie kilkuset tysięcy złotych z budżetu miasta. Sprawą zajęła się prokuratura. Mariusz G. przez lata był starszym referentem w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty dzielnicy Praga Północ. Kontrola wykazała, że dopuścił się poważnego oszustwa. Oszustwo to polegało na tym, że jeden z pracowników urzędu dopisywał do listy płac fikcyjnych pracowników oświaty, a następnie pieniądze, które przysługiwały im z tytułu wynagrodzenia, przelewał na prywatne konta. Informuje Katarzyna Skrzeczkowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Radny wyłudził 700 tysięcy złotych. Rodzą się pytania, czy urzędnik działał samodzielnie, mówi Karol Szyszko, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dzielnicy Praga Północ. Na Pradze rządzi właśnie Koalicja Obywatelska wraz z jednym z lokalnych ugrupowań i od razu nasuwa się pytanie, czy jednak, czy to była jednoosobowa działalność tej osoby, czy może jednak działała jakaś grupa zorganizowana, która powoływała się na wpływy na przykład w rządzącej dzielnicą partii politycznej i czy to nie ułatwiło tego procederu. Warszawscy radni domagają się szczegółowych wyjaśnień sprawy od prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Niedopuszczalna jest taka sytuacja, w której urzędnik okrada po prostu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i w tak bulwersujący sposób pobiera wynagrodzenia za innych pracowników. Mówi warszawski radny z Prawa i Sprawiedliwości Piotr Szyszko. Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska potwierdziła, że urzędnik został zwolniony. Postępowanie jest w toku, na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Na razie trwa analiza materiału zgromadzonego już w sprawie pod kątem podjęcia kolejnych decyzji procesowych w tej sprawie. Mariuszowi G. za ten czyn może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.